Zapraszamy do recenzji konsolki do gier GPD GamePad G5A. Konsola zapakowana jest w tradycyjne pudełko w biało-niebieskich kolorach. Od góry widzimy zdjęcie urządzenia, logo producenta, nazwę modelu, adres strony internetowej producenta oraz podstawowe informacje o konsoli, 8 GB wewnętrznej pamięci, antenę Wi-Fi, 5-calowy dotykowy wyświetlacz oraz ikonkę Androida. Na bocznych ściankach pudełka znajdziemy informacje odnośnie dostępnych technologii, takich jak Game Key Mapping, G-Sensor, dwa motorki wibracji, procesor Quad-Core oraz wcześniej wspominany Android wersji 4.2. Po otworzeniu pudełka pierwsze co widzimy to główny bohater tej prezentacji, konsola G5A w kolorze białym. Od razu widać dwa joysticki po obu stronach ekranu oraz dodatkowy D-pad z lewej strony, albo D-pad z lewej strony. Po przeciwnej stronie wyświetlacza mamy cztery klawisze, których używamy głównie w grach. Są one oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4. Poniżej guzików oraz D-pada, znajdują się dwa głośniczki stereo. U dołu ekranu widzimy srebrnymi literami nazwę Gamepad. Jednak ostatnią rzeczą na froncie jest maleńka dioda pomiędzy klawiszem 4 a głośniczkiem, który informuje nas m.in. o tym, że konsola jest włączona. Dioda jest tak maleńka, że nie sprawia kłopotu podczas grania czy oglądania filmów. Przed wyciągnięciem konsolki z pudełka miałem obawy, iż może to być wielkie, ciężkie i nieporęczne urządzenie. Nic bardziej mylnego, ale o tym za chwilę. W górnej części spostrzeżemy dodatkowe klawisze używane w grach oznaczone kolejnymi cyframi 5, 6, wąskie oraz 7, 8, które wyglądem przypominają spusty. Skojarzenia z padami PlayStation oraz Xbox jak najbardziej na miejscu. Umiejscowienie praktyczne i bardzo wygodne. Okrągły klawisz z prawej to nic innego jak power, służący do uruchamiania, włączania, resetowania urządzenia oraz wygaszania i rozjaśniania ekranu. Tuż obok jest gniazdo DC5V na zewnętrzny zasilacz, a dalej wejście microUSB służące do ładowania i przesyłania danych. Idea tego ostatniego jest taka sama jak w telefonach z Androidem na pokładzie. Ostatnim wejściem jest port mini HDMI, dzięki któremu można śmiało podłączyć konsolę do telewizora. U dołu konsoli znajdziemy. Od lewej mamy wejście na kartę microSD obsługującą do 32 GB pamięci. Dalej mamy start oraz ciszej głośniej. Następny przycisk to select, wejście na mini jack i mikrofon. Ktoś może się zastanawiać, po co tutaj tyle klawiszy i guzików. Takie było moje pierwsze wrażenie, ale są one wszystkie bardzo potrzebne. Część z nich jest wykorzystywana w grach emulowanych. Na konsoli są domyślnie zainstalowane emulatory wielu różnych urządzeń, włączając w to maszyny z salonów z lat 90., ale również PSX, NES, SNES, Sega, Game Boy czy Nintendo 64. Jest tego naprawdę ogromna ilość i wiele gier z tych konsol wymaga tych wszystkich dodatkowych guzików. W niektórych grach, ze względu na pewne ograniczenia, przyjdzie nam korzystać z przycisków ekranowych, ale nie stanowi to problemu ze względu na duży wyświetlacz. Dodatkowo mamy dostęp do sklepu, z którego możemy pobierać za darmo masę różnych gier. Baza gier jest bardzo duża, nowe gry są co jakiś czas dodawane, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Od spodniej strony znajdziemy logo producenta oraz kamerę 2 megapiksele. Na tej samej szerokości u dołu widać certyfikat bezpieczeństwa oraz informację o baterii 3500 mAh, która wytrzymuje naprawdę długo. Po prawej i lewej stronie dokładnie widać wyprofilowane miejsca na palec serdeczny podczas trzymania konsoli. Gamepad sprawia wrażenie wykonanego bardzo starannie, czego nie spodziewałem się po produkcie od nieznanego producenta z Azji. Jednak zaskakuje jakością na wielu frontach. Biały plastik obudowy jest matowy i nie ślizga się w dłoniach. Wszystkie czarne klawisze i guziki są wykonane z tego samego tworzywa i przypomina biały plastik, choć oczywiście w innym kolorze. Jedynie joysticki są powleczone gumopodobnym tworzywem, aby palce się lepiej trzymały. Sama konsola waży tylko 290 gram. Technikalia konsoli przedstawiają się następująco. 8 GB wewnętrznej pamięci, procesor ARM Cortex A9 1,5 GHz, akcelerator graficzny ARM Mali 400 3D, 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 800x480 pikseli, antena Wi-Fi BGN, 2-megapikselowa kamerka, obsługuje również to wiele typów graficznych, audio i wideo. Wyjście HDMI 1080p umożliwia granie m.in. na telewizorze lub oglądanie czegokolwiek. USB 2.0, 3,5 mm jack na słuchawki oraz wejście na karty SD obsługujące karty, jak już wcześniej powiedziane, do 32 GB.
dwa motorki zapewniające wibracje podczas grania. Zanim przejdziemy do szczegółów oprogramowania, zaglądnijmy jeszcze, co dostajemy wraz z konsolą. Kabel micro USB-USB do podłączenia urządzenia do komputera, zasilacz 5V do ładowania oraz instrukcję obsługi. Warto zwrócić uwagę, że w pamięci konsoli znajduje się help, z którego można się dowiedzieć nieco więcej. Urządzenie uruchamiamy wcześniej opisanym guziczkiem power u góry. Po uruchomieniu naszym oczom okazuje się czysty Android w wersji 4.2. W prawo i lewo można przeskakiwać pomiędzy dodatkowymi pulpitami, jest ich 5. W prawym górnym rogu znajdujemy ikonkę, która pozwala wejść do menu głównego. Jako że jest to Android, można synchronizować konsolę z własnym kontem Gmail i korzystać możemy z wszystkich dostępnych aplikacji czy gier w Google Play Store. Mamy dostęp do kalendarza, poczty czy też przeglądarki www. Kąty widzenia są całkiem dobre. Podsumowując, pomimo tego, że urządzenie nie ma super designu, ani znanej marki, która by stała za produkcją, czy też wyświetlacza 4K, ma ona jednak to coś w sobie. Ma mnóstwo gier z wszelakich emulatorów, wśród których dzisiejsi 30- czy 40-latkowie na pewno znajdą kilka tuzinów tytułów, które rozpoznają z młodości. Mimo tego, że konsolka jest duża, jest ona wygodna w użytkowaniu. Jej wielkim plusem są joysticki, których mi osobiście brakuje na telefonie. Gra na telefonie w gry bardziej wymagające niż Patience czy Angry Birds nie służy do najwygodniejszych. Tutaj to sama przyjemność, wyścigi samochodowe, strzelanki, bijatyki i wiele, wiele więcej. Świetny czas pracy na baterii to drugi wielki plus konsoli. Już pominę całe możliwości związane z Google Play Store oraz samym systemem Android. Na pokładzie konsoli jest taki multum gier, że można grać tygodniami nie zaglądając do Play Store'u. Pozostaje mi nic innego jak gorąco polecić to arcyciekawe urządzenie każdemu, bez wyjątków. Jakbyśmy dawali gwiazdki, to by dostała totalnego maksa. Na koniec naszej prezentacji zapraszamy do oglądnięcia raptem kilku z dziesiątek, jak nie setek gier z różnych emulatorów dostępnych na konsoli. Czyli coś, w czym ta konsola jest naprawdę mocna. Dziękujemy za oglądnięcie naszej recenzji. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania i udostępniania. Pamiętajcie o naszym Facebooku, Twitterze i naszej stronie www. Do zobaczenia w następnej prezentacji. Cześć!